tej strony Monia, widać je na kanale Kocham Zabawki. A dzisiaj zobaczcie, jestem pod Biedronką, ponieważ są nowiuśkie mleczka, a dokładniej Lost Kitties. Kto chce więcej odcinków PNL, że niech zostawi koniecznie łapkę w górę, a ja zapraszam Was do Biedronki. To dzieciaki, zobaczcie, właśnie wróciłam z Biedronki i jakie zdobyłam kociaki! Wow! Mam tutaj dwa mleczka Lost Kitties! Uhuhu. Wcześniej otwierałam oczywiście mleczka z takim żółtym kociakiem, a teraz są z zielonym. Jestem ciekawa, czym się różnią. Kto uwielbia kartoniki właśnie takie z mlekiem, koniecznie zostawi łapeczkę w górę, a ja zabieram się za otworzenie naszych słodkich kartoników. Dzieciaki, oprócz mojego zielonego kocurka mam również, zobaczcie, cały karton. Również, zobaczcie, ale z żółtym kociakiem Lost Kitties. Jestem ciekawa, czy to się czymś różni. Czy te kociaki tutaj, w tym kartoniku, będą wyglądały inaczej? Jestem ciekawa, to co? Otwieramy i się przekonamy za chwileczkę. To zobaczcie, dzieciaki, tak prezentują się nasze mleczka Lost Kitties z Biedronki. Uhuhu, są świeżutkie, jest troszeczkę takie zimne, no bo jak wiecie, w Biedronce jest troszeczkę chłodno. No dobra, to uwaga, uwaga, pora rozpakować nasze pierwsze mleczko. Powiem Wam szczerze, że już nie mogę się doczekać, aż się rozpakuję w końcu i zobaczę, co tam skrywa się w środeczku. No dobra, to uwaga, uwaga. Otwieram bardzo powolutku. O, wow, spójrzmy! Mamy tutaj ulotkę już widoczną na naszym tutaj ekraniku. Dobra, uwaga, wyciągam wszystko z naszego pudełeczka. O, wow, spójrzcie, mamy pierwszego Danonka. W ogóle te pojemniczki przypominają mi właśnie Danonki, takie jogurty. Mniam, 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 ale pychota! No i oprócz naszego pojemniczka znalazłam również ulotkę. Dobra, to zanim sobie rozpakujemy nasze kociaki, sprawdźmy naszą ulotkę. Co tutaj takiego fajowskiego możemy znaleźć? Spójrzcie, mamy całą grobanę naszych kociaków! Wow, ile ich tutaj jest, zobaczcie, ten nie pizzę, ten jeździ na deskorolce, chowa się w kartonie, ten zielony jaki superowy, uhuhu, ale ten jest śmieszny. No dobra, a tutaj zobaczcie, mamy wszystkie kociaki, które możemy zdobyć właśnie w tych mleczkach. Uhuhu, ale superowo, podoba mi się już. No dobra, to co? Otwieramy i sprawdzamy, jaki kociak trafił nam się w naszym mleczku. No dobra, dzieciaki, to uwaga, otwieramy. Uwaga, uwaga. I mamy co? Ciastolinkę! Uhu, ale super. Zobaczcie, musimy znaleźć tutaj naszą niespodziankę. Uhuhu, szukamy, kopiemy, kopiemy. O, zobaczcie, już widzę coś niebieskiego. Ja cię kręcę, ale fajowska zabawa z tym kopaniem. Dobra, to szukamy, szukamy dalej. Uhuhu. I widzę już naszą saszetkę koloru niebieskiego. Ale dużo tej ciastolinki tutaj dalej. O, wow, jeszcze coś zielonego widzę, ale super. Zobaczcie, o, mamy pierwszą naszą saszetkę i również różne akcesoria. Wow, co to jest takiego zielonego? O, wow, pojemniczek dla naszego kotka, ale fajowsko. I mamy również tutaj na dole, co to jest takiego? O, wow, zobaczcie.
To jest taki talerzyk jakby, pod którym chowa się różne jedzonko. O, na dole samym ciasto Linka, no i naklejka z naszego kociaka. Na samym początku zobaczcie, jaką mam ogromną białą ciastolinkę. Uhu, ja uwielbiam lepić ciastoliny. Mam nadzieję, że wy tak samo. Spójrzcie, jakie jest jej dużo. I superowo jest taka mięciutka. I pachnie, słuchajcie, nawet ładnie też. Dobra, to słuchajcie, schowamy sobie noże tą ciastolinkę tutaj do środeczka i teraz pora rozpakować naszą saszetkę. To dzieciaki, uwaga, uwaga, czuję tutaj jakiegoś kocurka. Któż to taki? Wyciągam i... Wow, spójrzcie, jaki śliczny kociak! Jest on taki fajny, czerwoniutki, ale on jest śpiący! Jejka, ale ma tutaj różne paski na swoim ogonie, ale spójrzcie, on jednym okiem śpi, a drugim czuwa! No dobra, zajrzymy również do naszej naklejki. Pierwszy ją sobie rozpakujemy i wyciągniemy, aby sprawdzić, co tam takiego fajeckiego się skrywa w środku. Wow, spójrzcie, to jest nasz kotek, którego właśnie wyciągnęłam z naszego niebieskiego mleka. No dobra, pierwszy kartonik już rozpakowałam i zobaczcie, odkryłam takiego fajnego czerwonego kociaka, który właśnie jednym oczkiem śpi, a drugim czuwa. To teraz pora odkryć drugi nasz kartonik z mlekiem. Uhu, już się nie mogę doczekać. To uwaga, uwaga, otwieramy. Otwieramy. Ło! I spójrzcie, kolejna ulotka, taka sama jak poprzednia. Wyciągam. O, kolejna ulotka czarno-biała. Wow! I kolejny kartonik z naszym kociakiem. Wyciągamy i spójrzcie, mamy kolejną białą ciastolinkę w środku. Uwaga, dzieciaki, pora rozpakować i się dokopać, co skrywa się w środku. Uwaga, uwaga. Wyciągamy. Kopiemy, 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 kopiemy nadal, cały czas kopiemy, słuchajcie. I uwaga, uwaga, szukam, szukam. Wow, widzę, zobaczcie, niebieska saszetka, w której skrywa się nasz kotek. Wow, dobra, mamy naszą saszetkę oblepioną ciastoliną, ale tam na dole widzę coś jeszcze. Uhuhu, co to takiego? Ojejka, motylek, zobaczcie, mamy fioletowego motylka nawet. No i tutaj na samym dole mamy również pełno ciastoliny i ulotkę. A oto fioletowy motylek, którego przed chwileczką znalazłam, ale nie tylko motylka, ponieważ znalazłam, zobaczcie, zieloną taką właśnie szufeleczkę, którą, za pomocą której będziemy sprzątać kubki po naszym kotku. No dobra, to uwaga, otwieramy naszą saszetkę. Uhuhu. Wyciągamy i... O, wow, zobaczcie, jaki słodziak! Zielony kotek nam się trafił, ale fajowski, zobaczcie na jego minę. On się po prostu do nas uśmiecha. Oto naklejka, którą znalazłam w naszym kartoniku. Jest to nasz kotek, który wącha kwiatki, a obok niego lata sobie fioletowy motylek. A teraz, dzieciaki, poszukajmy naszych kociaków, które mi się trafiły w moim mleczku. Pierwszy to był nasz czerwony kotek i uwaga, uwaga, zobaczcie, jest on tutaj, jest to Pixie Pers, a obok zaraz jest zielony kociak Tigris, uhu! Ale super, oba kotki są znalezione, więc pora na kolejne mleczka. No dobra, to uwaga, otwieram kolejny kartonik, uhu! Uhuhu. Spójrzcie, tutaj mamy oczywiście ulotkę, taką samą jak poprzednia. Uwaga, wyciągamy i... Wow, spójrzcie! Dobra, to pora otworzyć nasz tutaj, wedrzeć naszą folikę. Ojejka, troszeczkę krzywo. No i
zobaczymy, jaki kotek skrywa się nam kolejny w naszym środkowym właśnie pojemniczku. To uwaga, musimy kopać naszą ciastolinkę, aby wydostać ją do naszej saszetki. To uwaga, uwaga, kopiemy dalej, kopiemy i... Wow, spójrzcie, mamy... O, kolejna niebieska saszetka, a w niej będzie kotek. Tylko jestem ciekawa, jaki to będzie kotek, słuchajcie. Dobra, ale ciężko. Dobra, saszetka jest wyciągnięta i czy coś mamy jeszcze? Wow, spójrzcie, mamy! A co to takiego jest? Czy ktoś wie, co to jest? Dobra, i prócz jeszcze tego narzędzia mamy na samym dole naklejkę. O, właśnie, tylko muszę... O, zobaczcie! O, chyba taki kotek mi się trafi, ale super fioletowy. Uwaga, dzieciaki, otwieramy. Uhuhu, wyciągamy, sprawdzam i... O, tak, zobaczcie, rzeczywiście jest to fioletowy kotek. Ale jak widzicie, on jest mega, ale to mega najeżony i spójrzcie, przestraszony. Jejka, czego to żeś się kotku tak przestraszył? Hm? A oto nasza naklejka i już się wszystko wyjaśniło. Spójrzcie, nasz kociak jest taki najeżony na tego małego jednorożca. Oj, ty koteczku. Dzieciaki, pora na ostatnie mleko. Uhu, rozpakowałam już 3, więc kolejne również rozpakuję. Dobra, to uwaga, wyciągamy. Ulotkę już jest Wam znana. I uwaga... Uhuhu! Wow, spójrzcie! Uhu, kolejna biała ciastolina w środku. No dobra, to zrywamy naszą przezroczystą folikę. O! I uwaga, kopiemy dalej. Już widziałam wcześniej niebieską saszetkę. O, jak widzicie, o, tutaj dosyć ładnie to wszystko wychodzi. Ta tej poprzedniej było ciężko. Była naprawdę mocno zalepiona tą ciastolinką. I uwaga, o, wow, spójrzcie, mamy fioletową gitarę w zestawie. Uhuhu, to będzie kot gitarzysta. I spójrzcie, tak wygląda oto nasza gitara i prócz gitary znalazłam, nie uwierzycie, o, różowy, zobaczcie, pędzelek, czyli nasz kotek musi być naprawdę utalentowanym kocurkiem. Dobra, to otwieramy naszą ostatnią saszetkę z naszym kociakiem. Uwaga, uwaga, wyciągam. O, wow, spójrzcie, jaki ładny, cały jest żółty i zobaczcie, co on zrobił, jest cały owinięty różową wełną. Jaki jest przerażony, spójrzcie sami na niego. Ten kotek najbardziej mi się podoba z tych wszystkich kotków. To dzieciaki, rozpakowałam dzisiaj razem z Wami aż 4 kartoniki mleczka. No i znalazłam superowe kociaki. Już mogę napowiedzieć na samym początku, że mi najbardziej spodobał się kotek właśnie ten oto żółciutki, który jest owinięty różową nitką. Jak widzicie, jest naprawdę przerażony. Kto uwielbia koty, kto ma kotka w domu, koniecznie zostawi łapeczkę w górę. Ja mam pieska, już na pewno dobrze o tym wiecie. Więc kochani, łapka w górę, jeżeli chcecie więcej właśnie plenderowych odcinków typu Biedronka i może macie jakieś pomysły na inne odcinki, dajcie również pisać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Pa!